Serdecznie na dzisiejszym koncercie. Jest mi tym bardziej miło, że spotykamy się z okazji Dnia Dziecka. Organizatorem dzisiejszego koncertu są formy pozaszkolne Pegas. Efekty świetlne udostępnił sklep muzyczny Malko. Pragnę wspomnieć, że jest to już piąty tego typu koncert. Koncert dzieci i młodzieży rozwijającej zainteresowania muzyczne w formach pozaszkolnych Pegas. Będziemy mieli okazję posłuchać dzisiaj tematów muzyki zarówno rozrywkowej, jak i poważnej, wykonywanej na elektronicznych instrumentach klawiszowych. Pierwszym wykonawcą dzisiejszego koncertu jest Grzegorz Pisarek. Usłyszymy utwór L'uomo dell'armonica z muzyką Ennio Morricone i Małe z muzyką Jarosława Kukulskiego. Thank you.
wykonaniu Mateusza Siwiora usłyszymy utwór Ostatnia rumba z muzyką Jean-Michel Jarre oraz utwór Gdybym był bogaty z musicalu Skrzypek na dachu, do którego muzykę napisał Jerry Bock. Prosimy Mateusza Siwiora. Thank you.
Bartosz Maciejewski przeniesie nas w świat muzyki poważnej. W jego wykonaniu usłyszymy Marsz z Dziadka do Orzechów Piotra Czajkowskiego oraz Eine kleine Nachtmusik, część pierwsza Wolfganga Amadeusza Mozarta.
Pierwszą wykonawczynią dzisiejszego koncertu jest Joanna Caus. W jej wykonaniu usłyszymy marsz Radeckiego Strausa oraz Jestem kobietą z repertuaru Edyty Górniak z muzyką Olszaka. Joanna Caus. Thank you.
Następna wykonawczyni to Krystyna Pisarek. Usłyszymy rapsodię węgierską Lista i Czarnego Alibabę z repertuaru Andrzeja Załuchy z muzyką Klimczuka. Krystyna Pisarek.
Rafał Patrzyk wykona dla nas 3 utwory. Wind of Change z repertuaru zespołu Scorpions z muzyką Majna. Whisky z repertuaru zespołu Jam z muzyką Otręby i Riddla. Oraz Sacrifice z repertuaru Eltona Johna z muzyką Eltona Johna. Rafał Patrzyk.
Wystąpi teraz przed wami Ewelina Anzorge. W jej wykonaniu... W jej wykonaniu usłyszymy utwór Heal the World z repertuaru Michaela Jacksona oraz The Entertainer Scotta Joplina. Ewelina Anzorge. Thank you.
wykonawca to Piotr Krysiak. W jego wykonaniu usłyszymy Marsz Turecki z sonaty A-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta, tokatę z fugi D-moll Jana Sebastiana Bacha oraz pola magnetyczne, część druga z repertuaru Żar Michel Żara. Piotr Krysiak.
Był to już ostatni występ dzisiejszego koncertu. Myślę, że rozstaniemy się pełni wielu miłych wrażeń. Chciałabym jeszcze, korzystając z okazji, złożyć wszystkim dzieciom najserdeczniejsze życzenia, samych radosnych i słonecznych dni, wszystkich marzeń. Żegnamy wszystkich bardzo gorąco. Myślę, że będziemy mieli okazję spotkać się na następnych koncertach. Na koniec mała prośba. Opiekunów młodzieży ze szkół, które mają zapewniony powrót, proszę o zatrzymanie się przy schodach sceny. Dziękuję bardzo.